Cześć witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Graba i zapraszam was dzisiaj na pierwszy filmik z gry FIFA 13. Zastanawiam się jeszcze właściwie, co tutaj będziemy mogli sobie zagrać, ale myślę, że zagramy sobie Ultimate Team. Ja już jeden mecz w tym trybie zagrałem, jeden mecz online, dostałem 4-1 niestety. Fatalnie mi to poszło, muszę jeszcze troszeczkę się podszkolić, jeśli chodzi o FIFA, dlatego może zagramy sobie w tej chwili turniej offline. Ja już tam chyba jeden czy dwa mecze rozegrałem, a będziemy mogli jeszcze ewentualnie porozmawiać i zastanowimy się, jak tutaj ta FIFA... O, jakiś błąd, często tak była za pierwszym razem. Zastanowimy się, co tutaj z tą FIFA można by było zrobić. I też chciałbym, żebyście mi powiedzieli, w jakiej formie chcielibyście oglądać te gameplaye z FIFA. Tak wygląda w tej chwili mój skład. Nie jest najgorszy, tak mi się wydaje. Dość fajnie się tutaj prezentuje. Jakieś tutaj jeszcze karty rezerwowe mam. Dwie srebrne karty, z tego jak widzicie, kupiłem je właściwie za grosze. A tutaj bardzo fajnie uzupełniają mi ten skład. No mogłoby być lepsze może zgranie troszeczkę. Bo właściwie tutaj w tej chwili nie mam żadnego zgrania na dobrą sprawę. Ci gracze się nie zgrywają tutaj w ogóle. Ale to jest najmocniejszy skład, jaki mogę w tej chwili wystawić. Także weźmy sobie graj, turniej jednego gracza. Więc zdobędziemy troszeczkę punktów. Może uda nam się odblokować karty. Kolejne, teraz gramy z Sanyu Sangmu. Mój team nazywa się Graba Gra Team, a odblokowałem sobie jakiś herb. Także zagramy ten mecz. Takim składem, okej, niech będzie. Ruszamy do gry. Bo tak się zastanawiałem, słuchajcie, jakbyście chcieli te mecze oglądać. Czy na takiej zasadzie, że ja bym grał... Boże, nie wiem, jak mam to strzelać. Aha, już chyba wiem. Że ja bym grał całe mecze i byście... Nie, to nie tak. O, coś tutaj zwaliłem. A, już wiem. Że ja bym te całe mecze nagrywał i byście oglądali po prostu cały mecz. Czy na przykład w jednym odcinku chcielibyście... Chcielibyście kilka meczy, a z każdego z nich tylko krótkie highlighty, najważniejsze akcje z jakimś tam krótkim komentarzem. Nie wiem, co by wam się bardziej podobało. Dobra, nie mogę się skupić na tym. Także możecie mi tutaj ewentualnie jakieś swoje sugestie przysyłać. No i myślę, że skupimy się na tym trybie Ultimate Team i będziemy tutaj tą naszą drużynę rozgrywać. Nie ma chyba sensu kariery grać, a będziemy grali rozgrywki sieciowe z innymi graczami. Myślę, że to będzie ciekawe. Od czasu do czasu zagramy ewentualnie jakiś meczyk. Zagramy jakiś meczyk 11 na 11, bo to też może być fajne. Ja tutaj nie włączam kamery, żebyście mieli najlepszy podgląd na boisko po prostu. Gramy na poziomie zawodowiec. Aj, Boże, jak tego można było nie trafić. Gramy na zawodowcu. To jest chyba trzeci poziom trudności, jest chyba amator. Coś tam jeszcze i zawodowiec. I jeszcze chyba dwa czy trzy tryby są trudniejsze. Ale szkoda, miałem okazję. No ale te mecze tutaj tego typu to są no łatwiutkie, bądź co bądź. Kolejny świetny strzał. A generalnie FIFA jest bardzo dobra, bardzo mi się podoba i to jest gra, w której dużo rzeczy może się losowo zdarzyć. To znaczy jakoś tam, może źle to powiedziałem, musimy się naprawdę w odpowiednim momencie kliknąć jakiś przycisk, czy w odpowiednim momencie przyjąć piłkę, bo inaczej będzie dupa zbita. A Jezu, co to za kiksy? Dlaczego wy nie umiecie strzelać, ludzie? No patrz, co się dzieje. Jest! 1-0! Łatwiutko mi to poszło. Poszło dość łatwo. Dobra, dawaj. Ładna akcja. Dlatego, słuchajcie, musicie mi tutaj pomóc. W jakiej formie byście to chcieli oglądać? Czy właśnie to miałoby być jako highlighty tylko z kilku meczy na przykład, czy jednak wolelibyście, żeby za każdym razem puszczać cały mecz z tym moim całym komentarzem i na takiej zasadzie to oglądać. Dawaj, zabierz mu piłkę.
Nie wiem, co by było lepsze właściwie. No wiem, że na pewno jeżeli bym pojedyncze mecze wrzucał, to by to wszystko więcej czasu zajęło. Od razu dośrodkowanie, za płytko, ale błąd trochę. Mam problem z jakimś takim dobrym konstruowaniem akcji. Aj, tu muszę zdecydowanie mocniej te przyciski naciskać przy strzale, ale to już wiem. Oj, trochę źle. No ludzie, nie. Czasami mam trochę z perspektywą problem tutaj, jeśli chodzi o FIFA. Ależ słupek tu poleciał, Boże, coś Polska. Dobra, ale popełniają błędy. Cofamy do bramkarza. Elegancko, pierwszy kontakt z piłką. I lecimy z koksem. Nie no, tutaj te mecze będą zdecydowanie łatwe. A strzelę tak sobie. Ach, kurde, ładnie strzał poszedł. I główeczka niesamowita. Co tu się dzieje? Uciekamy od tych naszych zawodników. Ładnie, 2-0. Bardzo ładna bramka. Ekstra. Ale mówię, to będzie dość łatwy meczyk. Aj, mogłem tam lobem próbować, to by pewnie przeszło. No jeszcze muszę to sterowanie dokładnie ogarnąć, bo bardzo ładnie. Muszę ogarnąć sterowanie, bo to też nie jest jakiś jeszcze mój mistrzowski poziom. Mam tylko nadzieję, że granie jest za głośno, ale chyba powinno być w porządku. Ale piła! Myślę, że więcej emocji dostarczył tutaj mecze z prawdziwymi graczami. Jak szmatławiec poleciał. No teraz koniec pierwszej połowy, 2-0 to całkiem nie najgorzej. Jestem ciekaw, czy za ten mecz dostanę jakiś punkt, jeżeli tak byśmy sobie od razu kupili pakiet kart. To jest też fajne właśnie w tej grze. Ten tryb jest naprawdę bardzo fajny. On już chyba we wcześniejszej FIFA występował. Nie wiem, czy w 11 też. Oj, jaka polska kosa. No i koniec pierwszej połowy. 2-0, wynik bardzo korzystny. Mabena i Akustapase strzelili bramki. 12 strzałów, przeciwnicy 0. No nie, no tutaj jest totalna moja dominacja, także to nie jest właściwie żadna pokazówka jakaś FIFA czy coś, tylko po prostu taki filmik, żebyśmy mogli się zastanowić właśnie, jak to wszystko prezentować. O, ładnie, ładnie, to wszystko poszło, ładnie, no. Ja cię. Oj, to niebezpieczny teraz. Ale dobrze, akcja troszeczkę zwolniła. Come on! Moja! Możemy tu powiedz. Brawo! Mabena, druga bramka. Co on robi? Niesamowite. Wow, i ślizg na trawkę. Bardzo ładnie. No gdzieś tam między rękami, a właściwie pod bramkarzem poszła piłka. Także no ładnie. 3-0. Nie, no to mówię, tutaj te są bardzo łatwe mecze właściwie. Aj, za mocno troszeczkę. Też zamysł był dobry. Uj, ta kosa niepotrzebna to. Ale są tutaj też te sezony online tych drużyn. Znaczy to działa na takiej zasadzie, że muszę rozegrać
10 spotkań i muszę w tych spotkaniach, oczywiście gram przeciwko innym graczom. Ładnie, ładnie, oj pięknie. Jeszcze dobij. Muszę rozegrać kilka spotkań. O, faul, faul. Króciutko rozegramy. Czekajcie, bo tu... Oj, jak się minęliśmy. Jeszcze tam kolesia podciąłem. I w tych kilku spotkaniach, znaczy w 10, muszę uzyskać odpowiednią ilość punktów, żeby awansować do wyższej ligi. Także to jest też dość fajne. I myślę, że to też będziemy rozgrywać. Może na przykład ten sezon zagramy właśnie przez highlighty tylko. Może to by było dobre akurat. O, ładnie i strzał! Gol! Gol, 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 gol! Czyścimy buciki. Tak kiedyś w PES-ie krzyczeli. Gol, gol, gol! Gol, 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 gol! Super gol! To znaczy, to nie był jeszcze PES, tylko Winning Eleven. No i tam, dobra, wiecie co? Zrobimy... Robimy trochę zmian, żeby tutaj... Skład. Ogółem energia. Lewy pomocnik, dobra, zobaczmy. Mam jakiegoś lewego pomocnika? Nie mam. Dobra, to niech on zostanie. Lewy środek pomocy. Środek pomocy. Queen, jakiś słaby, ale niech będzie. Prawy środek pomocy. Prawy pomocnik, chyba jakiegoś mamy. Jest. Dobra. Okej, niech będzie tak. Krycie jeszcze mogę ustawić. Ale to są moi. Aha, dobra, już widzę. Ciekawe, czy mogę dwóch graczy... Nie, mogę tylko jednego gracza ustawić do krycia. Dobra, zobaczymy, czy rzeczywiście będą kryli. Dobra, są zmiany. Chyba. Tak mi się wydaje. No dobra, nie chcemy tego przedłużać. Zmiany są, okej. No i dobra. Ja nawet nie będę miał okazji sprawdzić, czy oni kryją tego napastnika. Znaczy, czy kryją tych ludków. Bum. No i bardzo ładny, spokojny odbiór piłki. Teraz już nie musimy się śpieszyć, zagramy to spokojnie. Chociaż jak się nadarzy okazja, to czemu by z niej nie skorzystać? I strzelaj od razu! No dobra. Oj, tu czekałem na tą piłkę jak głupi. Tak jest! Ależ to zrobił Hector Simon. Bardzo ładnie. Nie, no to są łatwe mecze, także to przypuszczam, że ten materiał może wam się średnio podobać trochę. Ale mówię, to bardziej mi zależy, żebyście mi w tym filmiku odpowiedzieli, jak to wszystko ma się prezentować. Pewnie zrobimy jeszcze coś na próbę. Ach, wyłapał to. Pewnie zrobimy na próbę i to i zobaczymy wtedy, jak to będzie wyglądało, bo nagrywanie każdego meczu też może nie mieć sensu. A. Dobra próba. Dobra próba, ale nieudana. No tak. No, po prostu będziecie się nudzić przy tych meczach, bo ja rozumiem, żebym ja był jeszcze jakimś pro wymiataczem w FIFA. No to okej, pro gra w FIFA, to można pooglądać. A tak, te materiały mogą troszeczkę nudzić. No oczywiście te mecze może zwykłe będziemy dawać, ale...
Znaczy, chodzi mi o Ultimate Team. Będziemy dawać. O, jaki strzał, ale błąd bramkarza. Tam chyba faul był, tak, i karny. Mamy karny, także ładnie. Będzie to mój pierwszy karny strzelany w tej FIFA. Dobrze mówiłem, że był faul. No i zobaczymy. A to i tak ten team już jest rozgromiony totalnie. Tutaj też mają zmiany. Najpierw muszę wybrać siłę. A teraz kierunek i gol! Bez najmniejszego problemu. Bardzo ładnie. O, 6 do 0. A może jeszcze szansa na siódmą bramkę? Nie! Sędzia przerywa to spotkanie, już oszczędzając bólu i tak drużynie Sangju Sangmu z koreańskiej chyba ligi. No ładnie, ładnie, 6 do 0. Mówię, to jest filmik, gdzie gram z komputerem, także no tutaj nie ma co liczyć na jakąś fenomenalną grę. Bardziej mi zależy właśnie na tym, żebyście tutaj przedstawili mi swoje zdanie, jak byście chcieli te mecze tutaj oglądać. Boże, jakie oceny, 9,9, 9,5. Ładnie. Także mam nadzieję, że tutaj... O, jeszcze monetki są, bardzo ładnie. Także mam nadzieję, że tutaj ewentualnie mi pomożecie. A zresztą nie będę teraz odblokowywał tych kart. Zrobię to ewentualnie później i zobaczymy może przed meczem na przykład właśnie tym moim składem Graba Gra Team. Także nic, dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że mimo wszystko materiał wam się podobał i proszę was, żebyście w komentarzach odpowiadali na te pytania, które tam zadawałem w trakcie tego materiału i będziemy już wtedy na poważnie nagrywać coś z FIFA 13. Jeszcze tu pokażę na koniec mój skład. No i to by było na tyle. Dzięki wam bardzo, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!